Jednym z akcesoriów, zresztą bardzo dobrych, bardzo dobrze sprzedających się na wschodzie, jest adapter umożliwiający zamontowanie krętarki do bądź też świdra Classic z demontowaną górą, bądź też jest opcja do kupienia samej części dolnej świdra i wtedy jesteśmy nastawieni i przekonani, że chcemy wiercić tylko krętarkami mechanicznie. Pokażę Państwu teraz świder Classic 11 z półokrągłymi ostrzami jak w gierci, a potem dosłownie w chwilę założę adapter, który pasuje, należy pamiętać, tylko do świdrów Nero i spróbujemy wkrętarką zrobić też otwór. Mamy dziurkę, lód jest dosyć brudny, tu jest taki zbiornik mocno zarośnięty. Lód jest około 20 cm, także chwila i otwór mamy. No i teraz demontujemy górną część. Potrzebujemy dwa klucze numer 13. Odkręcamy dolną część od górnej. I potem przykręcimy tą jedną śrubą adapter. Właściwie... Pamiętajmy, żeby nie pogubić części. Od razu zakręcę. Oczywiście z powrotem możemy wrócić do wariantu ręcznego w każdej chwili. Montujemy. Nasadzamy adapter. Nasuwamy. Cała procedura, dwa klucze 13, mamy świder z adapterem pod wkrętarkę. Ta wkrętarka może nie jest najszczęśliwsza, bo jest dosyć słaba, natomiast dysponując większą, teraz jeszcze muszę go przykręcić. Dobra, no i wiercimy z adapterem. Proste, lekkie, w każdej chwili możemy demontować. Myślę, że podobnie, jeżeli chodzi o czas wiercenia, natomiast wygoda, taki gadżet bardzo popularny na wschodzie, wierci dużo grubsze lody. Kwestia jak mocna wkrętarka, tym to szybciej nam się będzie wgryzało w lód. Może jeszcze jedna